Witam Państwa w kolejny majowy poranek, a skoro maj, to zachęcamy do przeczytania nowego numeru magazynu Opole i kropka. A co w nim? Dużo informacji, jeżeli chodzi o Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Między innymi mamy wywiad z Arturem Orzechem, jednym z najbardziej popularnych i najdłużej prowadzących Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, ale oprócz tego historia skandali, celebrytów, którzy przez od 60 lat, przez 60 lat różne perypetie mieli podczas tego jakże najpopularniejszego festiwalu. Oprócz tego historia ulicami Pisana, czyli historia stricte miasta, ale i również sylwetka Agnieszki Osieckiej, która będzie bardzo istotna podczas tegorocznych Dni Opola, które są notabene festiwalowymi dniami Opola. Agnieszka Osiecka zostanie odsłonięta, jej imię i nazwisko będzie widoczne na Alei Gwiazd Polskiej Piosenki 21 maja już o godzinie 13. A oprócz tego, co się dzieje w naszym mieście, artykuł o Malince Zdrój, bo przypominamy, że tężnia solankowa w dzielnicy Malinka została już otwarta. Od 8 do 21 można skorzystać z tego miejsca i nawdychać się zdrowego jodu. Efekt porównywalny do wakacji nad naszym polskim morzem. A co oprócz tego, wiele różnych artykułów właśnie bezpośrednio związanych z festiwalem, z naszym miastem, także naprawdę wiele się dzieje. Zresztą my Państwa o tym regularnie informujemy i będziemy informować, a tymczasem zachęcam, ponieważ już w punktach publicznych oraz punktach kultury opolej.pl jest już dostępne, także zachęcam do lektury. Ja wracam i życzę Państwu miłego dnia.